Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam serdecznie na tej nocnej adoracji, modlitwie. Kończymy ten miesiąc, kwiecień, jakże ważny. Tak cieszyliśmy się zmartwychwstaniem Pana, a później przed Dzień Miłosierdzia Bożego, święta. Taka tragiczna wiadomość, ona jeszcze jest niewyjaśniona, raczy coraz więcej zagadek, podejrzeń. Prośmy gorąco, byśmy mieli przyjmować krzyż, który konieczny jest do przyjęcia, to, co w nim konieczne, ale równocześnie byśmy mieli szukać prawdy i iść za prawdą. Byśmy mieli wyciągać wnioski. Nie możemy zmieniać wyroków wielkich instytucji, ale możemy sobą pokierować odpowiednio. Wyciągajmy wnioski, nie bądźmy tylko naiwniakami, którzy myślą, że to same przypadki i nikt nie jest winien. Patrzmy, do czego prowadzi nienawiść, do czego prowadzi obłuda i jak łatwo zmanipulować myślenie nawet milionów ludzi, nawet całych narodów. A Jezus jest światłością świata. Tylko w Nim możemy dostrzec prawdę. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Niech to nie będzie tylko hasło na sztandarze. Niech to będzie zasada dla nas każdego dnia ważna i stosowana. I tę prawdę, którą tu sobie przypominamy na tych naszych spotkaniach, także potraktujmy jako zadanie do wypełnienia. To wszystko, co zanotuje nasze serca, serca zanotują umysły, starajmy się z tego wyciągnąć praktyczne rady, co ja mam robić, nie co świat, co wielcy, ale co ja mam konkretnego zrobić, czego się już nauczyłem, nauczyłam, co jeszcze trzeba rozwinąć, czego się jeszcze douczyć, żeby życie nasze było nie jakieś genialne, nie nawet jakieś bardzo święte, żeby było coraz bardziej ludzkie, a więc i rozumne, i dobre, bo to jest obraz i podobieństwo Boże w nas. I właśnie temat dzisiejszy jest troszkę jakby taki zbliżony. Pytanie w 18 rozdziale naszej książki. Dlaczego tyle okrucieństwa w Biblii? Okrucieństwo od morderstwa na Ablu przez brata dokonanego do dziś ciągle to piąte przykazanie jest tak bardzo łamane. I o dziwo, w Biblii też jest dużo tych okrucieństw. Wydaje się nawet, że Pan Bóg to potwierdza, że tak właśnie ma być. Czytamy Pismo Święte, nieraz się może nawet i gorszymy. Właśnie staramy się zrozumieć język Biblii, czy w ogóle język, objawienie Boga nam, ludziom. A Bóg jest najdelikatniejszym wychowawcą. On nigdy nie przytłacza swoją wiedzą. Cóż byśmy zrobili, gdyby żądał od nas takiej wierności prawdzie, jaką On widzi? Nie, On po ludzku nas prowadzi, znając nasze słabości, znając niebezpieczeństwa, jakie zewsząd grożą, szczególnie od odwiecznego wroga. On potrafi być cierpliwy i czekać bardzo długo na efekt swojej wychowawczej pracy. Tu będzie właśnie klucz do wyjaśnienia. Kiedy otwieramy Stary Testament, donosimy wrażenie, że znajdujemy się wobec nieprzerwanego ciągu wojen. No zacznijmy choćby od historii narodu wybranego. Ich wyjście z Egiptu poprzedziła dosłownie masakra Egipcjan. Każdy pierworodny zginął. To była 10. plaga. 9 nie pomogło. Ale fakt jest faktem. To był początek. A potem przejście przez Morze Czerwone i znowu masakra Egipcjan. Ci, którzy nie chcieli się pogodzić z faktem i chcieli odwrócić plan Boży, zniszczyć,
po swojemu rządzić światem, ponieśli klęskę. I potem, kiedy naród wybrany już zdobywa ziemię obiecaną, zdobywa, ona nie czekała na nich, trzeba ją było zdobyć, też jest wiele okrucieństw. Pamiętamy na przykład przy zburzeniu Jerycha był rozkaz, żeby nikogo żywego nie zostawić, żeby wszystkich zniszczyć. A potem i Dawid przecież, ten wspaniały król, wspaniały poprzez pokutę, nie poprzez idealne życie. Tak wielki i tak miły Bogu, że Jezus się pozwalał nazywać synem Dawida. Zresztą takie były też i proroctwa wcześniej. On też walczy z Filistynami, walczy z Saulem później, czy raczej Saul z nim, ale ciągłe są te wojny. Potem, kiedy królestwo podzieliło się na dwa, izraelskie, judzkie, też ciągłe wojny bratobójcze. Wreszcie później ciągłe walki, niepokoje z kolejnymi zaborcami. Asyryjczycy, Babilończycy, Grecy, Rzymianie. I tak było przez wieki. Miriam, siostra Mojżesza, Aarona, po przejściu Morza Czerwonego śpiewa właśnie taką pieśń. Będę śpiewać ku czci Pana, który wspaniale swą potęgę okazał, gdy konia i jeźdźca jego pogrąży w morzu. Dziękczynienie, uwielbienie Boga za wyniszczenie, wymordowanie wrogów, wytopienie. Mało, każde święto Paschy przypominało przecież wyjście z Egiptu. Tę noc, kiedy zginęli pierworodni w Egipcie i w psalmie on Egipcjanom pobił pierworodnych, bo jego łaska na wieki i wywiódł spośród nich Izraela, bo jego łaska na wieki, ręką potężną, wyciągniętym ramieniem, bo jego łaska na wieki. A więc wydaje się, że właśnie Pan Bóg tego chce. Na przykład, w swej łaskawości zniszcz moich wrogów, psalm 143. Mało, psalmista się nawet potrafi chwalić, że nienawidzi wrogów. Panie, czyż nie mam nienawidzić tych, co nienawidzą Ciebie oraz nie brzydzić się tymi, co przeciw Tobie powstają? Nienawidzę ich pełnią nienawiści, stali się moimi wrogami. Niektórzy heretycy, zgorszeni pozornie takim fałszywym zgorszeniem, wyrzucali cały Stary Testament z Ksiąg Świętych. A nawet i te, które przyjęli z Nowego, też spreparowali. To, co im się nie podobało, wyrzucali. Kiedyś wyszła taka niby ekumeniczna Biblia na Zachodzie, w której zlikwidowano wszystko, co się mogło komukolwiek na świecie nie podobać. Żadna Biblia. To już był taki twór okaleczony, czysto ludzki. Jak zrozumieć właśnie takie podejście, takie traktowanie tych okrucieństw? Trzeba najpierw przypomnieć dwie zasady postępowania Boga wobec swego ludu. Dwie zasady. Pierwsza. Bóg Biblii jest prawdziwym wychowawcą. Wierzy nie może z dnia na dzień przemienić całego narodu, żeby myśleli po Bożemu. W nich to jest, od pokoleń, od sąsiadów, od całego środowiska. Jest jednak takie podejście prymitywne, barbarzyńskie. A Bóg jako cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność zgadza się, by lud powoli uczył się Jego miłości. Bóg jest cały czas ten sam, Bóg miłość. Bóg jest miłością, święty Jan. On jest cały czas, ale wie, że ludzie tego w tej chwili nie pojmą, więc będzie ich prowadził krok po kroku, aż zobaczą i uwierzą i przyjmą miłość Bożą.
Więc nie o to chodzi, że Pan Bóg ma zawsze prowadzić do zwycięstwa wojska izraelskie, ale że Pan Bóg dąży do tego, aby znikły wojny na ziemi. To jest jedna zasada. Bóg jest wychowawcą, prowadzi stopniowo do tego, do swojego celu, ale nie po to, nie taki nagły sposób. I zauważmy, ten błąd popełniamy często. Na przykład w tej chwili potępia się tak w czambuł wyprawy krzyżowe czy inkwizycje. Jakie to odległe czasy. Wyprawy krzyżowe, każdy historyk, który znał tamte warunki, tamte sytuacje, przyzna, że to była obrona. Przecież islam orężem zdobywał, niszczył chrześcijan. Mamy, każdy człowiek ma prawo bronić swojego życia przed napastnikiem. Oni byli wyraźnie napastnikami, niszczyli wszystko, co chrześcijańskie. Nie wolno się było bronić, przecież to głupota. Nikt tego nie wymaga nigdy. Każdy sąd uzna obronę, konieczną obronę, nawet jeśli w tej obronie przeciwnik zostanie zabity. Jako obronę się to traktuje, nie jako morderstwo. Wyprawy krzyżowe powstrzymały islam i dlatego nie zalały one, te wojska muzułmańskie, nie zalały Europy. Europa się ostała chrześcijańska, ale patrzmy, co się stało na przykład w Małej Azji, w północnej Afryce. Tam najpierw Kościół się rozwijał, był najpiękniej zbudowany, najwspanialsza nauka teologiczna także. Tam się właśnie rozwijała. Dzisiaj nie ma śladów, nie licząc wykopalisk z ziemi, z piasku. Tam jeszcze jakieś krzyże czy jakieś inne ślady dawnych kościołów można odkryć. A to wszystko islam, Turcja dzisiejsza, to przecież kwitnący kiedyś kościół w Małej Azji. Tam święty Paweł rozpoczynał misję. Te wszystkie listy, prawie wszystkie, które mamy do Galatów, do tych wszystkich kościołów, Apokalipsa, do siedmiu kościołów, to wszystko się odnosi do tego terenu. Islam orężem zdobył, wyniszczył, wymordował chrześcijan. A choćby inkwizycja, tyle się mówi, tyle się pluje. Weźmy pod uwagę, jakie czasy wówczas były. To było jeszcze Europa dopiero się tak chrystianizowała po wędrówkach ludu, po tych strasznych morderstwach. Jeszcze do dziś używa się słowa wandale. To właśnie te ludy germańskie wandalów, siejąc śmierć, niby przyjęły chrześcijaństwo, ale to heretyckie, przeważnie arianizm, mordowali katolików. I wtedy, w takich czasach, kiedy jeszcze to poczucie, właśnie jak w Starym Testamencie podobnie, że trzeba tylko wtedy Bóg błogosławi, jak daje zwycięstwo w wojnie. To jest nasz Bóg, to jest mocny Bóg. A jak niedawno napisał jeden z myślicieli amerykańskich, że do dziś się potępia inkwizycja, przecież ona przez kilka wieków miała mniej ofiar, aniżeli komunizm przez jeden tydzień. No chyba jest różnica. Kilka wieków. Tam było kilkadziesiąt tysięcy wyroków. Przez kilkaset lat. A komunizm w samej Rosji w przeciągu 20 lat od rewolucji do II wojny światowej w czasach pokoju 50, a niektórzy mówią, że dużo więcej milionów w swoim narodzie wymordował. Dlaczego nikt o tym nie mówi? Każą nam przepraszać za inkwizycję, a kiedy oni przeproszą, kiedy intelektualiści zachodni tak chwalący komunizm do dziś przeproszą za takie fałszywe informowanie ludzkości o tym, czym naprawdę jest komunizm. Więc musimy to zrozumieć. Pan Bóg jest cierpliwy, On wie, że my tak nagle się nie zmienimy i stopniowo prowadzi tamten naród wybrany w Starym Testamencie i w Nowym Testamencie ciągle tak prowadzi narody, ale prowadzi do pokoju. Druga zasada, by lud wybrany mógł się tak stopniowo zmieniać pod kierownictwem Bożym,
musiał się oddzielić od wszystkich sąsiednich narodów, od pogan, bo nieustannie były przenikania. Żydzi trochę wpływali na tych pogan, ale częściej niestety ulegali poganom. Patrzmy, co zrobił najmądrzejszy z królów Starego Testamentu, Salomon. Wspaniale się zapowiadał, niesamowicie utalentowany przez Boga. A w późniejszym życiu ponad 300 żon, a każdej, dużo z pogan, każdej wystawiał świątynię jej bóstwa. Pogaństwo wprowadził nawet do Jerozolimy i okolicy. Więc żeby się oddzielił ten naród, że Pan Bóg mógł go mieć na niego główny wpływ, a nie tamte narody. Dlatego właśnie od razu, choćby w ofierze Abrahama, jest taka też nauka. Zażądał Pan Bóg, żeby Abraham złożył swego syna. Ale to była próba. Kiedy Abraham okazał się wierny Bogu, Pan Bóg go powstrzymał i w tym już była nauka, nie wolno, Bóg nie chce, żeby z ludzi składano ofiary. A to było powszechne w narodach pogańskich. Tak Pan Bóg oddzielał swój naród od tych narodów, które żyły w pogaństwie. Natomiast dzięki tym dwom zasadom stopniowo naród wybrany zbliża się do tego momentu, który Bóg nazwał pełnią czasu. To nie znaczy, że wszyscy byli idealni, ale już rozumieli Bożą ideę, już byli gotowi przyjąć Zbawiciela, choćby w tej garstce małej, która została przy Jezusie po męce, i rozgłosić, roznieść Ewangelię na cały świat. Nie czekał Bóg, aż wszyscy, albo większość, dobrze, że przynajmniej część tych ludzi gotowa jest przyjąć i pójść za Mesjaszem, za Jezusem. Dopiero po jakimś czasie Żydzi się nauczą, że można potępiać złe obyczaje innych narodów, ale niekoniecznie wymordować ich wszystkich. To już jest wielki sukces pedagogii Bożej, że ten naród zrozumie, aż wreszcie dojdzie do tego przekonania, że Pan Bóg nie lubi okrucieństwa, że Pan Bóg chce z łagodnością traktować nie tylko Izraelitów, ale wszystkich ludzi. I możemy w tej pedagogii Bożej, w tym wychowaniu ludzkości dostrzec, wyróżnić 6 etapów. 3 w Starym Testamencie, 3 w Nowym Testamencie. Bóg powoli odsłaniał swoją naturę, bo to, że Bóg jest miłością, nie było takie łatwe do przyjęcia. Więc pierwszy etap, Bóg, Jahwe, jest Bogiem zastępów. Bogiem zastępów, Jahwe Sabaot po hebrajsku. Co to znaczy? Jest wspaniałym wodzem. Prowadzi Izraelitów od zwycięstwa do zwycięstwa. To był ten pierwszy etap. Zobaczyli potęgę Bożą. Zobaczyli Jego opiekę i troskę o naród wybrany. Jeśli są z Bogiem, nikt ich nie pokona. Chociaż było tyle narodów naokoło, a oni tylko garść. Bóg prowadził ich do zwycięstwa. I to był tak pojęty po pogańsku trochę ten Bóg, że On jest Bogiem tego narodu i nikogo innego. Każdy naród miał swojego Boga. Izraelici uznali, że to jest nasz Bóg. To jest początek. Zawarł Pan Bóg przymierze z Izraelem, wybrał tego Izraela. A Izrael będzie ludem Bożym, jeśli będzie służył Panu Bogu poprzez kult, poprzez oddawanie chwały właśnie temu jedynemu Bogu. Za to Pan Bóg zapewnia mu obronę i pomoc w życiu tutaj na ziemi. Dlatego wtedy najczęstsze tytuły, jakie przyznawano Panu Bogu, to były mocny, Bóg potężny w boju, Bóg jest Panem zastępów.
Kiedy Izrael zapragnął mieć króla, co nie było zgodne z wolą Bożą, ale Pan Bóg zgodził się na to, ostrzegał wtedy, że będą zmuszeni Izraelici teraz służyć królowi i będą zmuszeni także do służby w wojsku. Służba w wojsku. I zaczyna się kolejny etap w życiu, w historii narodu wybranego, gdzie rzeczywiście wojny raz po raz wybuchają. Izajasz występuje, już Izajasz, to jest 8 wiek przed Chrystusem, przeciwko zaufaniu Izraelitów do potęg sąsiednich. Kiedy zagrażają im Asyryjczycy, szukają oparcia w przymierzu z Egiptem. Już to właśnie tępi Izajasz prorok, mówi nie w potęgach ziemskich, nie w wojsku, ale w opatrzności Bożej powinniście szukać oparcia. Mówi na przykład, biada tym, którzy wstępują do Egiptu po pomoc, pokładają nadzieję w koniach, mają ufność w mnóstwie rydwanów, w bardzo silnej, wielkiej sile jazdy, a nie pokładają ufności w świętym Izraela. To był pierwszy etap. Ciągłe wojny, zwłaszcza przy wejściu, zdobyciu ziemi obiecanej i później w obronie przed tymi, którzy zostali naokoło i często jednak gnębili. Ile razy Izraelici zdradzali Boga, tyle razy zwyciężali ich wrogowie. Etap drugi, objawiania miłości Bożej. Bóg jest niszczycielem wojen. Bóg nie chce wojny. Taki przełom nastąpił w 587, niektórzy mówią 86 roku przed Chrystusem. Niewola babilońska. Przepadła potęga Izraela, wojsko rozbite, Nabuchodonozor zdobywa Jerozolimę, niszczy świątynię bezcześci, Izraelitów uprowadza do niewoli. Wstrząs. Oni byli przekonani do końca, że Pan Bóg nie dopuści do zdobycia Jerozolimy, bo tu jest świątynia, a już tym bardziej do sprofanowania świątyni. I Pan Bóg opuścił Izraelitów, bo pokładali nadzieję tylko w świątyni i swoim wybraniu, nie oddając Bogu tego, co mu się należało. Zdradzili Boga, a byli przekonani, że Bóg i tak ma obowiązek ich bronić, bo ich wybrał, powinien być wierny. Więc teraz już nie będą na wygnaniu uważać, że tak automatycznie Pan Bóg każe. Zgrzeszyliście, wojna przegrana. Teraz zaczyna się inne spojrzenie na cierpienie. I to jest bardzo ważny przełom w mentalności, tej religijnej mentalności. Dawniej było prosto, grzech, kara Boża. A teraz zaczynają pojmować, że może być cierpienie jako nie jako kara Boża. To prawda, że Izraelici grzeszyli, że Boga zdradzali, ale przecież ich zdobywcy wcale nie byli lepsi. Więc tu nie o to chodziło, żeby zawsze tylko dobro zwyciężało. Nie, właśnie zło zwyciężało, mniejsze zło. I prorok wtedy Ezechiel, na ten czas niewoli powołany, tłumaczy Izraelitom, nie żądajmy, żeby Bóg się przed nami tłumaczył. Nie starajmy się zrozumieć, rozumem pojąć, dlaczego nas opuścił, dlaczego to zwycięstwo do nas nie przyszło. Bo zwycięstwo w wojnie nie jest jedynym wyrazem miłości Pana Boga. A klęska może stać się źródłem błogosławieństwa dla całego narodu. I znów księga Izajasza, ale już ten drugi Izajasz z VI wieku, to było dopisane trzech autorów, złożyło się na tę księgę. Pierwszą tylko część napisał ten prawdziwy prorok Izajasz, potem były części dokładane później. Więc ten późniejszy Izajasz.
Myśmy go za skazańca uznali, chłostanego przez Boga i zdeptanego, lecz on był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła nań chłosta zbawienna dla nas, a w jego ranach jest nasze zdrowie. Już spojrzenie inne na cierpiącego Mesjasza. To jest zapowiedź Mesjasza. Nie od razu oni zrozumieli, że prorok tutaj właśnie jego przedstawia. Ale także Izraelici jako naród też cierpieli za grzechy wszystkich ludzi. I w każdym cierpieniu każdego człowieka jest też jakieś wynagrodzenie za zbrodnie, za grzechy wszystkich ludzi. Dawid pod koniec życia na przykład dopiero się dowiedział, dlaczego nie on zbuduje świątynię. Chociaż bardzo tego chciał, usłyszał od proroka: przelałeś wiele krwi, prowadząc wielkie wojny. Wojny w imię Boże. Pamiętamy już od walki z Goliatem. I później też w imię Boże prowadził te wojny i zwyciężał. Ale fakt jest faktem. Przelałeś dużo krwi, więc do świątyni się nie bierz. Świątynię zbuduje ktoś inny. Wówczas, mówiąc po ludzku, niewinny. Potem dopiero jego syn Salomon odejdzie od Boga, zdradzi Boga. Naród wreszcie zrozumiał, że prawdziwym imieniem Pana Boga nie powinno być Bóg zastępów, ale Bóg niszczyciel wojen. Bóg nie chce wojny. A jeśli ktoś cierpi z poddaniem woli Bożej, to to cierpienie będzie miało wartość dla wszystkich ludzi. Trzeci etap, jeszcze ten w Starym Testamencie. Książę pokoju. W przeciwieństwie do książąt tego świata, pasterz, ten zapowiadany Mesjasz, będzie królem pokoju. To właśnie wtedy jest ta zapowiedź, przepowiednia Zachariasza o Mesjaszu wjeżdżającym na osiołku. Koń to był symbol wojenny, wojsko na koniach. Na osiołku żaden żołnierz nie walczył. On właśnie jako władca pokoju przyjedzie na osiołku. Jego mieczem będzie słowo, będzie nauczał ludzi. Więc już nie poprzez zwycięstwa wojskowe, ale poprzez moc Słowa Bożego, poprzez siłę prawdy, Pan Bóg będzie zmieniał świat. Tamten początek był konieczny. Pamiętajmy, wychodząc z Egiptu, byli narodem niewolników. Niewola strasznie deprawuje człowieka, jego osobowość zmienia. Byli prymitywni, byli bardziej okrutni. Oni musieli stopniowo z pokolenia na pokolenie dojrzewać dopiero, żeby zrozumieli i przyjęli takiego Boga, który nie daje zwycięstwo w wojnie tylko, ale który słowem nawraca i chce, żeby miłością ludzie w miłości żyli. Taki jest nasz Bóg. Tak się objawiał światu. I to jest dla nas również taka pociecha. Patrzmy, ile wieków upłynęło? Od Chrystusa już 2000 lat. Czy czasy nasze są mniej okrutne od tamtych? To wreszcie niech się ludzie przestaną czepiać historii, niech zobaczą na swoje ręce. Nigdy takich morderstw nie było jak w tej chwili, bo środki techniczne na to pozwalają. Można zniszczyć błyskawicznie samolot ze 100 osobami na pokładzie i jeszcze udawać, że się nic nie stało. Takie są środki techniczne. Kiedyś takich ludzi na takie stanowiska to musiała być chyba wojna. I to nawet w wojnie trudno byłoby tych najgłówniejszych wodzów dostać. A dziś i proszę. W każdej chwili człowiek może być schwytany, może być zabity. Przestańmy patrzeć i wytykać okrucieństwa dawnym wiekom. Tyle, co dzisiaj, nigdy nie było takich morderstw. Wielkie prawa człowieka, wielka wolność, braterstwo, równość, wszystko to jest tylko na papierze. 170 tysięcy chrześcijan ginie co roku na całym świecie za wiarę w Chrystusa.
Dlaczego to o tym nikt nie mówi? Tylko jak się tam gdzieś, o, dla nas to też pociecha, trzeba się cofać tyle wieków do tyłu, żeby znaleźć jakiś taki błąd, ale w błąd w dzisiejszych warunkach, dzisiejszymi pojęciami oceniany, przed kilku wiekami popełniony. Jest w tym coś, że jeśli się człowiek oddala od Boga, to natychmiast nie tylko poganieje, to można powiedzieć, niech se wierzy, niech se nie wierzy, ale staje się wrogiem każdego człowieka. Zło wtedy go przemienia w narzędzie zbrodni. Czy chcemy, czy nie chcemy, patrzmy na historię. Tyle już było przykładów, tyle dowodów. Nawet systemy potężne, takie potężne państwo jak Związek Radziecki. Ile tam mordów dokonano. Odeszli od Boga i natychmiast weszli na drogę zbrodni. Tylko i wyłącznie Boża droga, którą Bóg z taką cierpliwością, wyrozumiałością ludzkość prowadzi, zapewnia prawdziwy pokój. Tylko ta droga, tylko to słowo z ust Bożych, które przemienia człowieka i łaska, przemieniająca od wewnątrz, od środka, może zapewnić światu pokój. Bo dziś już są takie środki techniczne, że garść terrorystów może dosłownie zniszczyć pół świata. Prośmy gorąco, żebyśmy zamiast rzucając kamieniami, nie znając sprawy, żebyśmy sami uczyli się od Boga żyć w miłości. I to będzie najlepszy przykład. Tu nie chodzi o zemstę, nie chodzi o to, żeby winnych ukarać, ale żeby winnych od razu ocenić, osądzić, żeby następni nieśli w te ślady, żeby ktoś w końcu zrozumiał na świecie, że zło zawsze będzie potępione. Nie da się ukryć. I my nie próbujmy tych swoich małych grzechów, nawet takich prywatnych, ukrywać przed Bogiem, bo to nie ma sensu. Ale też pamiętajmy, że każdy grzech obciąża konto całej rodziny człowieczej. I dlatego jest tyle zła na świecie, że tak często zupełnie lekko traktujemy grzech, popełniamy grzech, tolerujemy go u innych, uważamy, że bez tego się nie da. Jeśli rzeczywiście wszyscy chrześcijanie do takiego wniosku dojdą i do takiej praktyki życia, świat przestanie istnieć, bo nie będzie tu świadków Boga. Jeśli Bóg nasz jest Bogiem miłości, to niech ma odbicie w swoim narodzie, w Kościele. Bądźmy tymi, którzy nie tylko wiedzą o miłości Bożej, ale tę miłość przyjmują i tę miłość chcą szerzyć. Amen. Matce Bożej, oddajmy szczególnie naszą Ojczyznę, ale także Europę i świat. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas. Maryjo Królowo Polski,